To była bardzo świetna atmosfera, byliśmy bardzo zgraną drużyną, zagraliśmy bardzo dobry turniej. Najbardziej zapamiętałem ten mecz właśnie z WKK Wrocław. Gdy już piłka trafiła do Bartka, to w sumie sam nie wiedziałem, ile jest czasu do końca. Mońko, dobrze bronią wrocławianie. Bartosz Mońko przez ręce pokrywał i trafia! Bartosz Mońko, co to był za rzut! Zawsze marzyłem, żeby trafić taki rzut na zwycięstwo. Jak piłka wpadła do kosza, to przez chwilę jakby musiałem sobie przetworzyć w głowie, co się właśnie stało. Z roku na rok myślę, że każdy powinien się przekonać o tym, dlaczego jest wielki gag. Wygrywam już trzeci rok z rzędu złoto. Poprzedni sezon spędziłem we Włoszech, w Bassano. Wszędzie jest dobrze, ale w domu najlepiej. Wielki gag. Ale cały czas śledziłem, jak grają chłopaki, oglądałem ich mecze. Mogę tutaj Tymonowi pozazdrościć tego, że gdy jest na boisku, to wydaje się, że jego układ nerwowy jest po prostu odcięty, jest w innym miejscu. Jeżeli miałbym komuś zazdrościć czegoś, to wzrostu mojemu koledze z drużyny Mikołajowi Nowakowi. A ile ma? 2,16. I rośnie jeszcze? No coś tam jeszcze troszkę rośnie. Ogólnie to w szatni, to tam najbardziej Marek Kuten szaleje. Atmosfera w szatni i na wyjazdach jest bardzo wesoła. Jest taka jedna osoba, której nie pozwalamy puszczać muzyki, ale to tego nie powiem, kto to. Nie można tego powiedzieć na kamerze, naprawdę. W drugiej lidze na pewno skupiamy się bardziej na łapaniu doświadczenia niż na wygrywaniu, ale to wiadomo, wygrywać też chcemy. Dużo aspektów o tym świadczy, kto będzie grał w przyszłości, to jest szczęście. Przede wszystkim to jest ciężka praca, tak? Talent. Chcielibyśmy jak najwięcej właśnie zawodników młodych później kształcić i później wypuścić w świat koszykówki. A na ten sezon i na następny, no to myślę, że wygrywanie tego pomoże przede wszystkim. Mistrz Polski z chęcią zostanie przygarnięty.